Siema Mili, dziś jesteśmy nad wodą. Dzisiaj rapa, a zresztą na live usłyszycie już niedługo. Po pierwszej buteleczce litrowej będzie live'ik dzisiaj. Na tyle, na ile gigabajtów nam starczą. Jesteśmy dzisiaj, mamy gościa. Oczywiście gość organiczny za gościa, bo on jest stałym bywalcem ekipy. Natomiast ale też gość, nie? Gość w sensie, że klient. Czasami. Ale klient. Gościu chyba nie chce twarzy pokazywać, więc go nie będziemy pokazywali. Najwyżej z nim potem, jak potem jakąś pogawędkę zrobię i ten. To będzie, Piotruś, film z serii Stara Szkoła Rapy, jak to tam jest? Czy, no, jak będzie, jak czy, gość, czy Świat Według Rapy? Świat Według Rapy to raczej bardziej tam będzie polityki trochę, nie? Tak, dzisiaj nie będzie polityki, mało dzisiaj, będzie. Na live będzie polityki. Tak, o. Dzisiaj, czy, słuchajcie, bo w ogóle jutro zamek robię do Dnia Dziecka, dzisiaj jest 5 maja, tak? Z wędkarstwem? Nie. Z alko. A, no tak. Z wodą rozmawiam, z wodą ognistą. Bardzo dobrze. Zatem muszę zrobić, muszę trochę przetrajektorować ten organizm, bo to jest tak, że jak jednego dnia pijecie, masz ten, a na drugi dzień jest kac i też macie zmarnowany, czyli dwa dni, a czasami jest dwa razy w tygodniu, cztery dni w tygodniu. Oni to wszystko wiedzą. No, to akurat wszyscy wiedzą. A, to wiedzą, dobra. Także muszę trochę parę rzeczy zrobić, czyli cały maj poświęcam do 1 czerwca, od 5 maja, od 6 maja. Od 7 maja, no bo jutro będzie... Nagrać parę zdań do tego filmu. Już jakaś rybka jest, proszę. Co to jest za ryba? Krump. Krump, tak? Krump. Obiekcie miał Piotr, że jestem nieogolony nad wodą. Nie, jak banderowiec ma to. O, to nie. No to... Ja mówię gościowi, żebyśmy się przenieśli, bo są same zawady. I trzy kule poszły, ale gość urwie, 10 haczyków, no niecałe, 7 uwiązał człowiek. Ale 4 ryby gość złowił, jako jedyny. No dobrze, a co, a ja nie łowię. Ty też złowiłeś rybę? Nie. Nic nie złowiłeś dzisiaj? Chyba nie. O, i zawad. No o, mówiłem. O. I tak się tępi haczyki. Daj palca, to zobaczysz, jaki ostry. Tak. Ale co innego jest palec, opuszek palca, a co innego jest rybie ryjek w środku, wiesz. Mili, przenieśliśmy się po paru godzinach w inne miejsce, bo tam same małe ryby. No i tu znaleźliśmy troszkę głębszą wodę, dobrą do spławikowania. Rapa już jest prawie po jednym winku. Teraz trzeba walnąć lufkę. Nie, gdzie tam po jednym, zobaczcie, ile zostało. Ledwie pół. A, ledwie pół, o. No troszkę więcej jak pół. No i teraz po jeszcze dwie lufki robimy live'a. Muzik, ja byłem tutaj chłopakiem. Młodym chłopakiem, bo chciałem zostać strażakiem. To tutaj było tyle ryby. I nikt nie wiedział, o co chodzi. I nikogo nie było. A głównie jazie. I tak na 50 metrów pozwoliły do was, do siebie dochodzić. A potem już nie pozwoliły. I nie wpytę. I nie wpytę, nie podszedłeś ten. Jak tak się skryłeś za krzakami, to normalnie obserwowałeś je, tak jest. A jak się nie skryłeś, to cię, człowieku, mogłeś sobie iść po cichu, tarzać się, zauważyły cię od razu. Później cię gryzły. Ale sieci. To było onegda, jak to było 50 lat temu, Piotr. Nie, 50, nie, za 30. 40. 40 to nie, bo... Znaczy też tak było, to jeszcze lepiej było. A właśnie. Ale ja mówię, jak było jeszcze w latach... Jeszcze w latach 90, wiesz? W latach 90. Kurdziak mnie ten kląt tutaj denerwuje, ale nie chcę go łamać. Nie łam. No nie łamie, już go... Utnij siekierką. To samo, co bym złamał. A, bo równiutko będzie. Ale nie, go obtegosowałem. Mili, młody gąsiorek, który nie jest jeszcze tłusty, nie obrósł jeszcze tłuszczem, jak rapulec stary. A jak to tu pierwszego urowy wali, bo to jest tak ślisko, że za moment... Wiem, ale to ja to się jeszcze te winko... Ja to winko wypiję i sypnę się na bank. Asekurujesz się. Nie, wysypię się. Tu będziesz miał rybę. Skąd tego brudu tyle? Kierwy te kaczory nam tu naściągały, co? A ty na makumbak patrzysz, żeby zamordować, ty. Masz makumba, wiaderka tu ma. Masz, to bruda. Mam tu makumba. A pokaż ludziom, pokażę tego. Masz jakie te kanie. Rapa już kanie w maju zbiera. Będę pił z tego. Usmazy. Jak się najebie, to będę pił z tego. O. Ale, no z tego, zobacz. Rapa kanie zbiera. Z małżowin.
Maniuś już ty, ile 5 minut już ma rybę, no? Fachowiec. Maniek jest, według mnie, jest jednym z najlepszych fachowców w Polsce. No, o spinningu to nawet nie ma mowy. No tam mówiłem, że Rafałek jest sumiarzem takim numer jeden. Owszem, ale telewizyjnym. A gość jest nietelewizyjny. Jest różnica. To jest 100 do 1, rozumiecie? Dla nietelewizyjnego. Po co z tego, jak ja zobaczę w telewizji, wiesz, gdzie? Inaczej. Mam telewizję i patrzę, co jest pod ziemią. O, mamy tu czołg, mamy tutaj broń i kopię. Nie, nie. Kopię bez telewizji. Czyli co? 1000 razy więcej kopię i dłużej. No. I dlatego mówię, no, ci telewizyjni to się nadają. Do tarcia chrzanu i do pchania pustej karuzeli. Także, Rafałku, pasujesz do mojego gościa jak wujek do palca, rozumiesz? Jak wujek do palca. Przecież wujek to nic złego, ma... Gościu. Ale zimne piwerko. Zimne, dobre, zimne. O, i napiłbym się, ale nie mieszam. Me. Mówiłem, że jednym z najlepszych sandaczowców w Polsce jest Kleń. Ale nie wiem, czy złowił takiego jak mój gość. 117 cm. 117 cm. A ty, a kurka jakiego złowił? Kurka 117 złowił. A myślałem, że to ty. Nie. To ty większego? 102 złowiłem. 102. Jak rapa, no. Rapa ma metrówę? Ma, nie wiem, ile miał tamten, bo ja nie mierzyłem nigdy. To kurka 117, myślałem, że ty. Ale mieli miejsce z nadredaktorem, mieli miejsce, człowieku. Kura w ogóle miał... Kura taki chamski trochę jest. Fajny gość, ale chamski trochę. Ale ma farta do ryb w ogóle. Kura, słuchajcie, miał takiego wublera. 13 cm Japończyka. Nie wiem, jak się ten wubler nazywał. Jozuri. A ty będziesz Jozur, tak? Jozuri, tak. I w Babicach była taka hurtownia, taka babeczka, taka blondynka niska prowadziła. Ta co sklep miała, co teraz jakiś tam ma, nie wiem kto, na twardej. I nie chcę wiedzieć. I słuchajcie, i pojechałem i znalazłem takiego Jozuriego, ale 11 cm. Ale na rpie wam powiem, tej 13. Tylko się klapnęła rapa, on jest, kurwa, coś niebywałego. On mówi, ty, kura, pokaż to jest. O taki. Mogę wam powiedzieć, że gościa spotkałem. Przychodzę, jestem małolatem. Przychodzę, słuchajcie, na dwójkę. A byłem na dwójce tydzień temu. A to z tobą byłem. Tak. A jeszcze nawet nie wiem, gdzie dwójka jest, człowiek. A z Michałem, bo pokazywałem ci mniej więcej, nie? Aha. A tej skarpy nie ma. Tam, gdzie łódka była taka stara, zatopiona, nie ma. Znaczy nie ma. Jest, tylko wiesz. Cześć. O. Patykowej nie ma, ty. No trójki, nie ma jedynki, też trzy. Przychodzę na dwójkę, a tam stoi gościu, ten, który jest tutaj, już po 50 z gret. A on miał wtedy kilkanaście lat wtedy. Też miał długie włosy, jak obecnie... O, słyszałeś? Z tyłu albo dzikun, albo jakiś brudas. Jak Robert Plant. Ja patrzę, a on normalnie, bo była niska woda, i ma, słuchajcie, tak, klenie, jazie, brzane, powykładane na tych kamykach ten. Ale też tak patrzę, to takie normalnie południe tego. Ja mówię, no ładnie biorą, nie? Ale byłem zafascynowany, że takie ładne ryby, nie? I to tak w południe, wiesz, bo zazwyczaj w nocy się takie ryby łowiło. Ja mówię, a na co, kolego, łowisz? A on mówi, na woblery. Kurczę, a gdzie to można kupić? Ja sam robię. Ja cię rzesz, ty. I z cyganem świętej pamięci, cygan mówi, że też gościa spotkał, właśnie tego gościa na tamie, mówi, jak on ryby tamtego. A ja się wyśmiewałem z tych woblerów, więc pytanie, dlaczego wyśmiewałem się z woblerów, nie? Co, znałem woblery? Może wcześniej wyśmiewałem? A cygan też się prawdopodobnie, o ile, wiesz, no przecież ty chodzi za mną, jak jest, wiesz. Ty słyszysz? Był tu przed chwilą. No wiem, że był, tylko pytanie, co to jest dzik? Zaraz zobaczymy na kamerze. No właśnie, Mnie tu za... Łapie za szyję. Za szyję, ale taka anakonda, 15 metrów, połknie rapę. A normalnie za mną, ty. To nie ma żartu. Mucha, zobacz. Nie, muchy nie wyślę, sam pójdę, ty. Kozik mało, ty mam coś? Butelkę wezmę. Obserwuję mnie. Wypadnie stąd, brudaś, już!
Dlaczego ja się śmiałem z woblerów? Może jako wędkarz młody gdzieś usłyszałem, gdzieś zobaczyłem i się śmiałem. Ale jak mi pokazał gościu, o którym wam za chwilę powiem, może za parę godzin, to wtedy przestałem się śmiać. I cygan też się przestał śmiać. Ty nie pamiętasz Marka Cygana? Taki niewysoki. No nie, taki czarny, może troszkę jak ja i troszkę tak jak ty, czyli normalny. Żerania. Sumiarz. Pamiętam, ale tak dosłownie... Czarny, taką... Mongo miał ksywę od starych żeraniaków. Mordę jak Mongo, ale porządny facet, był porządny facet. No umarł. No alkohol. Ale wiecie, dlaczego dostał udaru? Czy wylewu? Ja gadałem z nim. Potem wziąłem taką wariatkę z domu wariatów, ale wariatka, czyli go przychodzili do baru piekiełko, jajce robiliśmy, ale wiecie, szacunek do nich miałem cały czas, no. Jajce robić na poziomie, wiesz, no. Wariatka zwariowała. Ja mówię, ty Marek, a co się stało? Mówi, słuchaj, mówi, kurka wodna, cały czas ryby gorzała, organizm nie wytrzymał i dostałem wylewu. To jest to! No, dlatego rapa też już jutro, aż do 1 czerwca, a cię mam 5 maja. To znaczy, że to jest ktoś. Fachman. Jest to fachman. Spinningista jeszcze wyższy, on się uczy cały czas spławika. Mimo, że spławikiem był od dziecka, ale spinningistą już jest więcej jak pradziadem. Rurka nas zdradziła, jak to było, ty? Hen w odeskim porcie, rurka grasowała. Jaki port? Hen w żerańskim porcie, rurka Ty słyszysz? Cały czas chodzi skubana człowiek. Ty, ale poczekaj, ja tam pójdę, bo może być w Nyce, ty, poczekaj, tutaj. Nie, stary, trzeba, ty, chyba coś, dlatego tak, ale coś nie. Jest nie halo. We wniku może być, wiesz, i go ochronimy i go tu przyprowadzimy, ten, poczekaj. Daj, Bambi, napij się z nami winka, zarobi, kurwa. Nie, trzeba. I co tutaj, ten, słyszałem, ty. Janek Bambi, Hukild Bambi. To nie w żerańskim porcie. Dobra, hen w żerańskim porcie, rurka, nie rura. Ja mam lepiej. No dawaj. Hej, urapy w sklepie. No kurde, słyszysz to? No człowieku, no poczekaj, Mili. Wiatr? Dobra. Wiatr z domieszką naszych urodzin. Dobrze, a... Znasz kawał od Dubcia? No znam dużo, ale który? No dawaj. Dwóch dziadków w parku idą takie dwie osiemnachy, wiesz, noga taka tu krótkie, wiesz. Jeden do drugiego, podrywamy Dubcie. Pokazuje na te tam. Nie, jeszcze posiedzimy. Nie, prawiemy. Już mamy tak, Klenia, Jelce, Krąpia, Ukleje i co? No dobra. To Mili, żegnam was. No chyba, że coś będzie ładniejszego, to Gąsiorek weźmie kamerę i tam psz. A na razie to rozpalamy ognisko i jemy sobie mięsiwo. Zatem żegnam was, już wiem, nie załatwię innych wszystkich spraw. Idę tam, właśnie tam, gdzie są rurki. Jak to było? Hen w żerańskim porcie, rura grasowała. Nieuchwytna oczy regulat. Policyjnych ok... Ty, poczekaj. Z policjantami współpracowała, bo to była 60-tka. Z policjantami współpracowała, bo to była 60-tka. Tam urapy w sklepie. Rura grasowała. Nieuchwytna oczy regulat. Robił wuja wszystkich. Rapa mu ufała. Dobra, coś wymyślimy, na live zagramy. Mili, żegnam was. Dopóki. Rura, jaki rurek? Rura. Rurka. Żegnaj rurko stara. Stara ruro stara. Jak? Rurka. Rue. Ta, Buda. Wek. Słuchaj, ciszej Piotr, bo te ryby robią wek.